Gdzie by tu zacząć odcinek o Mazowszu, by zaskoczyć nawet samych mieszkańców? Mazowsza oczywiście. Może tu. Nie wszyscy znają ten rezerwat. Mamy upalny, parny dzień w mazowieckiej dżungli. Ujmuję to w cudzysłów, choć może niepotrzebnie. To nie jest częste spotkać tak gęste zbiorowiska modrzewi w Polsce. Dlatego ich większe skupiska zostały objęte ochroną w formie rezerwatu, tak jak tutaj. Co ciekawe, niektóre pojedyncze okazy tutaj mają nawet 40 metrów wysokości, a ich średnica dochodzi do 120 centymetrów. Co ciekawe, tymi modrzewiami pięknymi zachwycał się król Stanisław August Poniatowski w drodze z albo do pałacu w małej wsi. Oprócz tego pałacu w odcinku pokażemy Wam między innymi miejsce, gdzie zgubiliśmy się z GPS-em, ale warto było się zgubić. Miejsce o diabelskiej nazwie, ale anielskim widoku. Dowiemy się, dlaczego ten zamek ocalał dzięki fake newsowi. I skąd te smokopodobne symbole w herbach Mazowsza. W tej kwestii zwierzęcej nawiążemy do partnera dzisiejszego odcinka i całej serii Polska na przełaj, czyli Bethesda, wydawcy gry Elder Scrolls Online High Isle. Biały, piękny jeleń. Przypadek? Powiedziałbym, że nie sądzę, ale naprawdę przypadek. Ponieważ i osiesk pojawi się w dzisiejszym odcinku, bo jest ważny, i ten piękny biały czworonóg. W grze gracze mogą dosiadać białego jelenia zamiast klasycznego konia, opcjonalnie. Muzyka i zaczynamy. Cześć, tu Ania i Marcin, czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was w kolejnym, czwartym już odcinku naszej serii Polska na przełaj 2022. A witamy z Mazowsza, które chcemy Wam pokazać, ale nieco inaczej, z nieco innej strony. To nie pada śnieg, tylko robinia akacjowa. Chcemy Wam pokazać Mazowsze od strony południowej części Warszawy. Ominiemy sobie tak Warszawę. Odcinek będzie obfitował w pałace, w zamki i w rezerwaty przyrody. Jesteśmy na południu Mazowsza, w okolicach Grójca. Tam, gdzie znajdują się największe połacie sadów tej części Europy. Nad Morzem Jabłoni unosi się parujące powietrze. W oddali odgraża się burza. Przywołany pałac Mała Wieś, w którym pomieszkiwał ojciec mazowieckiego sadownictwa, Kazimierz Morawski, należy bez wątpienia do najpiękniej odrestaurowanych zabytków Mazowsza. O czym opowie, czy też dopowie, największa fanka jabłek. Przepięknej urody klasycystyczny pałac został wybudowany na polecenie Bazylego Walickiego, który był doradcą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otoczony jest rozległym parkiem, a także jest tutaj ogród w stylu francuskim, którego ważnym elementem jest ogród różany. Jeden z piękniejszych tego typu obiektów na Mazowszu. Idealne miejsce na popołudniową kawę, no bo tutaj znajduje się dziś hotel i restauracja. Musimy powiedzieć coś z całą stanowczością. To są duże pieniądze, to są miliony, żeby zainwestować w takie miejsce, ale ludzie, którzy to robicie, którzy swoje pieniądze inwestujecie w takie pałace, przywracacie im godność i przywracacie nam je do oglądania, inwestujcie. Naprawdę jesteście bardzo potrzebni. Jak najwięcej takiej substancji niech będzie zachowanej właśnie dzięki takim inwestycjom hotelowo-gastronomicznym. Przepięknie tu jest. Jeszcze tylko kwiatki na drogę i w drogę dalej przez grójeckie lasy, aż nad Dolinę Wisły, potężnej, imponującej, ukochanej królowej polskich rzek. To widok na most w Górze Kalwarii. Był to czas, w którym jej stan i tak był dość wysoki, choć liczba widocznych dużych łach wskazuje, że nie idealny. Thank you.
tak pod Wisłę autem, to chyba jeszcze nigdy nie dojechaliśmy. Chyba, że tam przy Opatowcu, ale no to płynęliśmy wtedy promem. Nie ukrywam, że od zawsze chciałem sfotografować królową właśnie z tej perspektywy. Szkoda tylko, że słońce przegrało akurat z parą wodną. Przyjechaliśmy do Czerska, gwiazdy tego odcinka, Gwiazdora, by zgłębić się w nim mocniej historię Mazowsza, skomplikowaną, ale i intrygującą. Miały być pałace i zamki, więc teraz czas na zamek i to nie byle jaki. Zamek w Czersku, pięknie położony na skarpie nad Wisłą, kiedyś nad Wisłą i w otoczeniu przepięknych sadów. Było to miejsce, które kiedyś stanowiło stolicę ziemi czerskiej, a także siedzibę książąt mazowieckich, a potem królów Polski również. No bo trzeba pamiętać, że Mazowsze przez długi czas było odrębne od Polski. No to idziemy. My mamy drona, ale wy możecie wejść na jedną z wież i zobaczyć obszar wokół zamku. Sporo tutaj widać, nawet załapie się Wisła, która jednakowoż znajduje się jakiś kawałek stąd. A miasto Czersk było sławne, było wpływowe, było bogate dzięki bliskości Wisły. Co się więc stało? No, Wisła po prostu sobie uciekła stąd, ponieważ to jest tak potężna i tak samodzielna rzeka, że ma prawo zmieniać koryta, co często się dzieje w przypadku rzek meandrujących, w miarę dzikich, a Wisła wciąż taką jest. I dzisiaj śladem po tym jest jeziorko Czerskie, które się znajduje u podnóży zamku, czyli Starorzecze, fragment odciętego koryta Wisły. A czy wiecie, że historią Mazowsza interesują się też Anglicy? Mogą odwiedzać zamek Czersk, czy też powinienem powiedzieć Czersk. Przyjrzyjcie się herbom, godłom, pieczęciom mazowieckich miast. Często dojrzycie w nich stworzenia podobne do smoka. Czersk również takiego ma. Tym herbem posługiwali się piastowie mazowieccy od Trojdena I aż do około XVI wieku. Skąd taki motyw, skoro w naszej kulturze smok, wiwerna, czy też słowiański żmij traktowany był jako symbol raczej negatywny, wręcz diabelski, walczono z nim. Zupełnie inaczej było w kulturze brytyjskiej, świecie legend arturiańskich, gdzie smok symbolizował pozytywy, władzę, siłę. Na przykład ojciec króla Artura to Pendragon. Co powoduje, że jedna z teorii łączy Czersk, Mazowsze, z angielskimi rycerzami, a konkretnie z synem króla Haralda II, którego kroniki nazywają Magnusem i który był komesem Mazowsza, wcześniej komesem Wrocławia i który całkiem prawdopodobne, że został tutaj pochowany. Czy angielski waleczny królewicz spoczął na tutejszym cmentarzysku? No, wiele na to wskazuje. Co ciekawe, niektóre elementy wystroju tej komnaty pochodzą z Anglii i z Brytanii. Inna legenda, już taka bardziej klasyczna, mówi o smoku, czy też wiwernie, który mieszkał w lochach w podziemiach zamku w Czersku i strzegł skarbów książąt mazowieckich. I akurat w słowiańskiej kulturze, właśnie jeśli to coś było smokopodobnego, gadopodobnego, to musiało żyć w podziemiach. Chociaż później literatura fantazy, głównie właśnie gry RPG, wyodrębniły mocno wiwerny od smoków. Wiwerny były mniejsze, mniej obrażeń też zadają, ale ten symbol tutejszych herbów to jak najbardziej jest smok. Nawet ma swoją nazwę żmij piastowski czy żmij piastów czerskich. Przede wszystkim Czersk leży na szlaku wschód-zachód, północ-południe. Tutaj drzewiej wędrowano na Ruś Kijowską, wędrowano na Pomorze czy na południe Polski i dzisiaj się nic nie zmieniło. Dzisiaj się zmieniło tylko, zmienił się sposób poruszania, chociaż też nie do końca, bo na przykład rzeka Wisła zaczyna odżywać. Na tej rzece Wiśle
zaczynają pojawiać się drewniane łodzie, repliki dawnych łodzi i zaczyna ruch turystyczny te łodzie wykorzystywać, między innymi do transportu turystów z Warszawy do Góry Kalwarii czy do Czerska. Powstała obwodnica Góry Kalwarii, co daje możliwość szybszego dotarcia do nas, do Czerska samochodem z rzeczonego wschodu lub zachodu, lub północy, lub południa, więc generalnie do nas jest tutaj z każdej strony blisko. No i od kilku lat pojawiła się bardzo fajna możliwość dotarcia rowerowo. Tutaj to już z kolei trochę ograniczenia są kilometrowe, to znaczy stąd od nas, z Czerska, na przykład do Pałacu Kultury jest tylko 40 km. To naprawdę jest podróż rowerowa około dwugodzinna lub trzygodzinna z uśmiechem wzdłuż rzeki Wisły, a inaczej mówiąc wzdłuż naszego cudownego nadwiślańskiego urzecza. Po kolei, co było? Staw się. Następnie? Nie, nie. Następnie? Od Michajlowu. Wychodzicie trochę, jak to się mówi, poza pewien schemat zarządzania zamkiem. Jakie to są działania? Dla nas jest ważne, że jesteśmy instytucją kultury, a instytucja kultury daje szerokie możliwości, głównie na uzasadnianie wydatków. Naszym zadaniem jest animowanie, w związku z czym rzeczone spektrum jest bardzo szerokie. Od takich typowo działań edukacyjnych, czyli lekcje muzealne, żywe lekcje historii, czy oprowadzanie po zamku z przewodnikiem, przez pikniki rodzinne, współczesne, Noc spadających gwiazd chociażby, czy Noc grozy na zamku, po takie... Rozumiem Noc grozy jako alternatywa do Halloween. Absolutnie alternatywa i naszym zadaniem jest walka z tym, żeby przekonać naszych gości do tego, że nasze dziady, dawne starosłowiańskie dziady, są starsze, silniejsze i mądrzejsze od Halloweenu, który przypłynął do nas za oceanu. Natomiast taką trzecią ważną i największą rzeczą to są pikniki rodzinne. To są duże turnieje rycerskie lub po prostu pikniki rodzinne informujące o tym, co i jak się żyło na zamku. Drzewie. My tutaj fabularyzujemy rzecz. Mamy dwa piękne, duże historyczne wydarzenia, to jest turniej XIII-wieczny i po drugiej stronie Szwedzi na zamku. Więc taką klamrą spinamy prawie początek zamku z końcem ewidentnym zamku, ale po środku mamy troszkę renesansu, troszkę baroku, troszkę takich czasów wczesno-średniowiecznych. Wszystko dotyczy takich żywych lekcji, żywej historii, stąd sama nazwa Historia Viva. Polega to wszystko na tym, że można wejść do namiotu rycerskiego, można wziąć rzeczywiście ten topór, można wziąć hełm, założyć i dostać naprawdę konkretne informacje na bazie prawdziwego rycerza, który sobą zaświadcza, że naprawdę tak kiedyś było. I jeszcze a propos poszerzania spektrum, to mamy coś dla melomanów, ale melomanów zarówno muzyki dawnej, jak i muzyki współczesnej. Mamy Jazzamek Czersk, czyli jeśli ktoś chciałby w bardzo pięknych okolicznościach przyrody posłuchać pięknego jazzu, to na przykład zapraszamy do Wielkich w Jazzie, czyli Chopin, Moniuszko w wykonaniu najlepszych muzyków, ale równolegle mamy muzykę viva, czyli dawną muzykę, a wszystko to jest po to, żeby udowodnić naszym turystom, naszym gościom, że muzyka nam towarzyszyła od zawsze, czyli i była w średniowieczu w postaci trubadurów i truwerów, jak i współcześnie w postaci jazzmenów. No to zapraszamy na zamek w Czersku, umówmy się śpiewająco. Zapraszam na znany motyw z serii The Elder Scrolls w wykonaniu Barda z Bytomia. La la la, 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 la la. Jeśli mam oceniać tego barda, to wystawiam mu mocne 6,5 na 10 na zachętę. A teraz niech ktoś wyjątkowy powie zagadkę. To jest ten moment, w którym powinienem wam powiedzieć zagadkę, ale mamy niepowtarzalną okazję wyciągnąć ze świata Tamriel kogoś, postawić na tym tronie. Niech on ją wam opowie. Miliony lat temu bulgotał ogniem, znany ze swej niezwykłej figury. Między dwoma rzekami, o zwierzęcej nazwie, niczym wysoka skała przecina chmury.
Tak się składa, że ta trudna jednak w historii część o rozbiciu dzielnicowym, ale też fascynująca historia Mazowsza, za kilka lat raptem będziemy mieć 500 lat od przyłączenia Mazowsza do Polski, pełna różnego rodzaju intryg, sojuszy, różnego rodzaju konfliktów. No to jest idealny temat na jakąś grę RPG albo snucie fabularyzowanych właśnie opowieści w stylu, który mamy chociażby w dodatku High Isle. No taka edukacja przez zabawę, ja to lubię. Aha, wraz z premierem nowego dodatku Elder Scrolls Online zadebiutowała zupełnie nowa mechanika w grze, karcianka Tales of Tribut, w którą możecie zagrać w karczmie, gdy tylko chcecie odpocząć od intryg, zakonów i smoków. Ale zostawmy już ten wątek. Widzę za oknem pogoda całkiem niezła, więc znowu teraz przed Wami część przyrodnicza. Tym miejscem jest starorzecze Wisły koło Otwocka Wielkiego, przy którym powstał ten wspaniały pałac, dawniej leżący na wyspie. Pałac Bielińskich, później Jezierskich. Bieli się pośród zieleni. Jedne i drugie nazwisko więc pasują do tego miejsca. Obecnie w tym miejscu, położonym nieco na uboczu turystycznych szlaków, a niesłusznie, znajduje się Muzeum Wnętrz, filia Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta rezydencja, obiektywnie rzecz biorąc, należy do grupy najpiękniejszych barkowych rezydencji magnackich w Polsce tego typu, a jeśli zrobimy taką podlistę znajdujących się nad akwenem wodnym, to myślę, że będzie bardzo wysoko. Jesteśmy w regionie Urzecze. Niektórych może nie urzeka, ale tylko tych, którzy go po prostu nie poznali i nie zrozumieli. Płaski, w sąsiedztwie Wisły, z bardzo ciekawą wielowiekową kulturą, związaną z rzeką i jej doliną. Temat nadaje się na osobny odcinek, co też chyba uczynimy za rok. Na Urzeczu spotkać możemy tysiące krów, stada bydła pasące się na przepastnych polach, ale też wydmy śródlądowe, setki samotnych drzew pośród łąk, niczym w przywołanej już sawannie, ale tej nad Bzurą z poprzedniego odcinka. Tam, gdzie teraz się udamy, patrzeć trzeba i pod nogi, i tuż obok siebie. I o zobaczy się wtedy wiele. To teren torfowiska obok wsi Całowanie o nazwie Bagno Całowanie, więc i czas na małe całowanie. Marcin, co to za ptak? Zaraz będę wiedział. Prawie pewne, że rokitniczka. Niepewny cierniówka. Polecam aplikację Birdnet. Piękne miejsce, resetujące, aż dziw, że w piątek o tej porze, tutaj jesteśmy sami, jeden samochód. Torfowiska są bardzo ważne, nie będę się rozwodził za bardzo na ten temat, na pewno znajdziecie w sieci mnóstwo ważnych informacji. Jedna tylko na szybko, gigantyczny rezerwuar wody słodkiej, bardzo ważna rzecz na przyszłość. W Polsce szacuje się, że nawet niecałe 40 miliardów metrów sześciennych wody jest właśnie w torfowiskach, czyli w tych obszarach bezodpływowych. Miejsce, na którym się znajdujemy, jest największym torfowiskiem niskim na Mazowszu. Niektórzy mówią, że torfowiska są nudne. Otóż nic bardziej mylnego. Ludzie, którzy obserwują ptaki, nasłuchują ptaków, ale też interesują się florą. Znajdą tutaj kukułkę krwistą, jest też wełninka wąskolistna, no i przede wszystkim relikt polodowcowy, taki bardziej skojarzony ze Skandynawią, czyli brzozę karłowatą. Ten niebieski szlak z miejscowości Zabieszki prowadzi do rezerwatu przyrody Czarci Dół, który znajduje się w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Żadnych czartów i diabłów nie stwierdzono. Wręcz wydawało się tu jakby anielsko. Nazwa jest intrygująca, prawda? No ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę atmosferę tego miejsca, pewną magiczność, a także to, że woda ma niemal
czarny kolor. Można by pomyśleć, że rzeczywiście jakiś czart tutaj maczał swoje paluszki, ale tak naprawdę jest to rezerwat, który chroni torfowisko wysokie, w przeciwieństwie do tego, o którym mówił wcześniej Marcin. To nie koniec takich czarcich miejsc i w ogóle czarta w naszym odcinku, bo jeszcze pojawi się on pod koniec. Jakiż to był piękny spektakl. Dla takich momentów właśnie podróżuje się na skos. I w ogóle kolejne wełnianki świeciły się późnym słońcem i wypuszczały z wiatrem swój własny puch. Między innymi dla tych miejsc na południowy wschód od Warszawy wybraliśmy hotel w kameralnym miasteczku Osieck i jako bazę na kilka dni. Choć pod sosnami to zainteresował nas pewien dąb w bliskiej odległości. Niech to będzie taki end, drzewiec, leszy borowy tego odcinka. Wiadomo, że różne źródła różnie podają, ale ten oto przepiękny dąb przepułkowy w Górkach jest podobno drugim największym posłynnym Bartku dębem w Polsce. Drzewa mają moc. Drzewa dają moc. O tym jeszcze więcej w następnym odcinku. To był dzień, gdy zrobiliśmy sobie urlop od pracy w trasie i korzystając z bliskości odwiedziliśmy moich rodziców na turnusie sanatoryjnym w pięknym, znanym kurorcie na Łęczów. Ale to tak poza scenariuszem i poza trasą. Kurorty kurortami, a co tam w świecie gry? Poprosimy kolejnego NPC-a o rozmowę. Archipelag wysp High Isle to neutralna ziemia, na której mieszkańcy, przedstawiciele trzech sztandarów mogą czuć się bezpiecznie. Można powiedzieć, że jest to spokojny kurort świata Tamriel. Archipelag zamieszkują dwa wpływowe rody. Pierwszy, House Dufort, który sprawuje władzę nad wyspami, zajmuje się też budowaniem floty. Oraz drugi, House Mornart, który kiedyś rządził wyspami, a dzisiaj zajmuje się wydobywaniem surowców, handlem w Tamriel oraz czerpie zyski z gospodarki wojennej w Wojnie Trzech Chorągwi. Mimo wzajemnej niechęci, oba rody potrzebują się nawzajem. Bywaj! Słyszał? Motyle sponsora mają. Nie sponsora, tylko mecenasa. Dobre rzeczy robią na YouTube. Wspierać warto. No, ale z Hamryki. Grami się zajmuje. A one turystyka, podróże. Ty głupi, widać, że nie rozumiesz. Gdzie to gry? Masz zły dzień, pada deszcz, podróże to nie wszystko. Siedzisz przed komputerem, podróżujesz. Przenosisz się do tych fantastycznych światów, że grasz. A one gdzie dalej jadą stąd od nas? Chyba Leaf. I już im każą, a to co w Polsce nie mamy polskich nazw? Tylko po amerykańskich jeździć? Głupiego ze mnie nie rób, bo wiem, że Leaf, żyć, życie. Tak, to był Jeruzal i słynna ławeczka. Jesteśmy już na wschodzie Mazowsza. Mamrota nie było, bo prowadzimy. Jedziemy dalej, mijając rzekę Wilgę, Świder, aż w okolice Doliny Liwca. Bardzo blisko miejscowości, gdzie mieszkamy, znajduje się skansen Muzeum Architektury Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej. Scenaria w tym miejscu, mimo że dawno już było po zamknięciu, idealnie nadawała się na świętowanie przesilenia letniego, które w sumie jeszcze ponad tydzień przed nami. Sceneria znów jak z gry nie omieszkała dać się złapać przez nas przypadkiem. I tu nawigacja wywiozła nas nieco w pole, bo miejsce ślepe. Okazało się jednak urokliwym siedliskiem o nazwie Bobrowa Dolina, gdzie rzeka Kostrzyn łączy się z Liwcem. Ale takie zgubienie się to my rozumiemy. Zresztą sami zobaczcie, jaki moment nas tam uraczył. Thank you.
No niesamowite miejsce. Przypadkiem zobaczyliśmy je, bo Google Maps nas skierowało gdzie indziej, właśnie na ujście rzeki do rzeki. Może następnym razem. A co będzie nas czekać nad samym Liwcem następnego dnia? No jak to co? Życie. Ma zawsze płaskie? Zdziwi się właśnie ten, który przybędzie na Sowią Górę. Mocno wciągnie piękny zapach dzikich róż i zobaczy sobie na Dolinę Liwca z całkiem sporej wysokości. Zamki to życie tego wyjazdu i każdego krajoznawcy, i tego, kto lubi z podróżami łączyć historię. Ta historia tego zamku jest dość sensacyjna, byśmy rzekli. Zamek Liw, perła wschodniego Mazowsza, pozostał postawiony przez książąt mazowieckich na granicy z księstwem litewskim, ale i na szlaku do Wilna. Kiedyś, jak na graniczny gród przystało, był na ogromnym rozlewisku Liwca, na bagnach, moczarach, niczym jego daleki kuzyn z Litwy, czyli zamek w Trokach, który oglądaliście z nami w odcinku o Wilnie. Doskonale uzmysławia to ten drewniany pomost w miejscu tamtego. Niewiele brakowało, a zamku mogłoby nie być, bo w latach okupacji niemieckiej planowano zrównać go z ziemią, wziąć na cegły, ale domorosły archeolog i zarządca archeologiczny tych ziem, Otto Warpechowski, uknął pewien spisek, wytworzył fake newsa i przekonał SS-manów zarządzających tym terenem, że to był zamek krzyżacki. Oczywiście nie był, bo powstał w czasach Janusza Mazowieckiego. Był twierdzą graniczną Polski i Litwy, ale też na szlaku z Warszawy do Wilna. Ale wyobraźcie sobie, że oni uwierzyli i na dodatek jeszcze łożyli na renowację tego zamku, więc podobno taki fortel uratował go. No a dzisiaj dużo więcej jeszcze widzimy. Wejdźmy mostem zwodzonym na teren zamku. Charakterystyczną częścią budowli jest też barokowy dwór, dworek, który był siedzibą starostwa liwskiego. Rola miasta była bardzo ważna, bardzo długo. W środku znajduje się jedno z ciekawszych militarnych muzeów, Muzeum Zbrojownia, gdzie gromadzone są artefakty, różnego rodzaju zabytki militarne, broń od czasów rzymskich do czasów II wojny światowej, ale nas zdecydowanie w tym wątku najbardziej interesuje średniowiecze, zbroja rycerska, informacje od przewodnika, jak był zbudowany miecz, z czego się składał, jakiego rodzaju broniami posługiwano się w poszczególnych wiekach. Opowiedziałbym wam jeszcze legendę o żółtej, tym razem damie, czyli duchu straconej rzekomo niewiernej żony. Ale nie opowiem, bo to hańba dla imienia Marcin. Rozsierdzonym mężem okazał się pan o imieniu tymże pięknym i walecznym właśnie. A propos legend, ta z Węgrowa to chyba jedna z najsłynniejszych. A dokładnie to w sumie nie legenda, tylko, no właśnie, co? A, no i jeszcze ten ostatni legendarny, obiecany przez nas motyw. Jest tam. Wykorzystamy, że jest akurat po mszy. Bo to jest jedyna okazja, żeby zajrzeć do zakrystii, bo słynne lustro nie znajduje się w kościele, ale w zakrystii. Oto i ono. Zwierciadło mistrza Twardowskiego. Dużo mniejsze niż się spodziewaliśmy. Swoją drogą istnieje hipoteza, że najsłynniejszy alchemik pierwszej nauki magii miał odebrać u samego doktora Fausta jako Niemiec, Lorenz Dürr albo Laurentius Duranovius. I to miało być w Wittenberdze. Ale zagadki, które wam zadajemy, dotyczą niewątpliwie mapy Polski. Czy umieściliście już prawidłowo miejsce numer 4? Pamiętajcie, aby odpowiedzi na zagadki zbierać we wszystkich odcinków tej serii. Odpowiedzi w postaci punktów na mapie łączycie, macie literę i później ta litera będzie istotna pod koniec głównego konkursu. A my kończymy czwarty już odcinek z serii, tegorocznej serii Polska na Przełaj. Kończymy z rynku w Węgrowie.
który znajduje się na takim szlaku Wielki Gościniec Litewski, który prowadzi na Litwę, jak sama nazwa wskazuje. Zaraz posilimy się kawą na drogę i kierujemy się na północny wschód, ale nazwa tego gościńca jest trochę spoilerem tego, co może Was czekać niebawem. Póki co, województwo podlaskie. Zapraszamy. Cześć. A co jeszcze pani by poleciła takiego tradycyjnego?